W poniedziałek w nowym vlogu. Zrobiłam stówkę, herbatkę oraz obiadek. Dla Destynia kurczak w sosie słodko-ostrym. Do tego ziemniaczki podobnie jak wczoraj w poprzednim vlogu, ale tak nam smakowało, że jeszcze raz zrobiłam. Oczywiście dla mnie jest łosoś. Dzień dobry, 7 godzina. Jest 2 stopnie, więc już się para wydobywa. Zaczynamy proces otwierania i dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj też mamy Christmas dinner. Ja w pracy będzie busy, a później zobaczymy. Na pewno pokażę Wam outfit, jak będziemy się z Destinem szykować. Kawka dla mnie, Justyny. Jestem w środku i zobaczcie, jak paruje basen. Kawki, 9 rano. Mieliśmy od HR kalendarze adwentowe i są dla naszego teamu. W tym roku też je dostaliśmy, więc mamy czekoladki. Nie śmiej się, Justyna. Mamy dzisiaj obiad świąteczny i Dustin zapomniał zanieść koszulę do pralni, więc ja mu w pracy ubrałam i będę prasować. W prowizorycznym małym korytarzu pożyczyłam deskę i żelazko z housekeepingu i działamy. Całam dla wszystkich, jest dla mnie, dla Destynia, a na dzisiaj pracuję. No i dla wszystkich z mojego teamu, jest aż, mam aż 12 pracowników. Biorę, idę do domu szykować się na imprezkę. Zawsze to jest tak wąsko, jak jedziemy. Kupiłam dla mojego brata Rizy do świątecznego prezentu i dla jego żony, żeby się podzielili. Taka puszka, oni uwielbiają, chyba 6 funtów kosztowała. I tutaj mam składniki, bo jak wiecie lub nie, ja robię torty. I dawno nie brałam żadnego zamówienia, bo byłam zajęta ślubem, potem było busy. No i przyjęłam pierwsze zamówienie od dłuższego czasu i będę raczej przyjmować zamówienia. I tu są właśnie składniki. I ja za te składniki zapłaciłam 15 funtów i to jest około 18-20% ceny mojego tortu i to będzie naprawdę mały tort. Więc mam tutaj składniki, mąka, cukier, śmietana, mleczko skondensowane, masło, mascarpone, biała czekolada, M&M's, Maltesy, bo na tym będę bazować, bo to są ulubione słodycze mężczyzn, dla którego robię tort. Masło orzechowe, bo pasuje do M&M'sów, no i jajka na biszko. I oczywiście resztę składników mam w domu. Sukienka z wieszaka zdjęta. Wyglądam tak? Z tej stopki zaraz buty i z drugiej strony makijaż zrobiony. Gotowa. Oczekowani? Gotowi? O tak. Czekamy na Lumi i jedziemy już, pokażemy się z instalacji. No i jesteśmy. Byliśmy tu w tamtym roku. Bardzo fajna miejscówka i mamy salę zarezerwowaną na 40 osób, bo tyle osób zapisało się. Idziemy. Nasz team prawie jest, prawie. Pięknie. Świątecznie, strona barku, ja sobie wezmę to. Jest tam dużo, a ja Wam pokazałam tam tą salkę. Krzysiu, Zdrówko. Nie zrobię zdjęcia, tylko ważne zdjęcie. Ale ja filmik jak dywam. Ja mam rybę z młodymi ziemniaczkami. Edyta burgera. A Dustin, ty masz burgera mięsnego, prawda? Tak, jeszcze było karty wyboru, ale jeszcze nie przyszło. Mieliśmy taką nominację i były pytania i najbardziej mi się podoba. O, Dustin tu mieszał moje i jego. To jest najlepsze. I wygrałam. W paczuszce był jeszcze lisek i kulki i Dustin wygrał 2 i mi też oddał. I deser, ciasto czekoladowe z lodami.
Dzień dobry, kolejnego dnia. Ja na śniadanie mam przekrzółkę. Ostatnio mi bardzo smakowało, więc zrobiłam identyczną. Mam również tosta z guacamole i z przyprawą. I również już ubiegłam biszkopt do tortu. Jeszcze dzisiaj przed pracą przyłożę tort, a po pracy go złożę. Przykład. Jutro mam bardzo pracowity dzień, więc przygotowałam sobie lunch na dzisiaj i to samo mam na jutro, ale rozdzieliłam sobie składniki. Jutro przełożę do lunchboxa i zrobiłam też obiad dla Dustina. Mam tutaj kurczaka w sosie słodko-ostrym, brokuły, ryż i też dla Dustina ryż jest na jutro, bo jutro przed pracą też mu obiad zostawię. Jutro gotowe, ciasto niedługo również będzie. No prawie zapomniałam pokazać. Torcik gotowy, jest klasyczny. Chowam do pudełka i sprzątam naokoło. Jest czwartek, ja niedługo wychodzę i przyszedł mi zestaw z The Body Shop już kilka dni temu, ale zapomniałam pokazać. Mam tu zestaw dla Zuzy, wzięłam też dla Eli mały zestaw od Secret Santa. Tu chyba jest balsam do ciała, żeby wyciąć gąbeczkę. Wzięłam sobie żel pod prysznic i właśnie pokazuję wam bite pod prysznic. I wychodzę z domu, bo dzisiaj pracuję przed moją pracą, więc jestem busy i tak naprawdę jem porządne śniadanie, bo dopiero lunch zjem o 5:00 i tutaj mam też ciasteczko do kawy. Jest minus 2 stopnie, więc kominek oczywiście nie jest mój, jestem uznajomy.